Ja uważam, że to jest rok okazji w ogóle, bo rzadko kiedy zdarza się tak dużo wydarzeń na świecie, w Polsce, ale na świecie, w gospodarce światowej, żeby było tyle tągnień i tyle niepewności. I gdy są niepewności, to można powiedzieć, ulica ucieka, tak. A ty możesz skoczyć, jeśli jesteś świadomy i wiesz, co robić. Business Rider. Natalia jest fliperką, która działa z dużymi sukcesami, ale w małym mieście, więc chciałem, żeby opowiedziała tutaj, jak działa, w jaki sposób działa, jak to u niej wygląda, bo wiele osób się zastanawia, czy w ogóle można robić flipy w małym mieście. Natalia działa w Tarnowie. Tarnów ma niecałe tam 100 tysięcy mieszkańców. Tak, 100 tysięcy. Wiele osób się mnie pyta, czy warto w takim mieście małym robić, czy są na to klienci i co to działa, tak? Ty miałeś takie obawy, zanim wchodziłaś w ten biznes? Wiesz co, właściwie to nie mieliśmy jakichś takich dużych obaw, żeby zacząć działać w mieście, w Tarnowie. Oczywiście konkurencja jest dość duża, natomiast mamy jakiś swój system, mamy swoje standardy i całkiem dobrze nam to wychodzi. Tak, bo wiesz co, bo też nie każde miasto, które ma 20 tysięcy jest sobie równe, tak? Bo są miasta, które się wyludniają i tam się nic nie dzieje, ludzie uciekają, a są miasta, które tak naprawdę tętnią życiem, są jakieś, jest przemysł. Jasło się wyludnia. Tak, są jakieś fabryki, ale też po prostu mieszkania, mimo tego, że na innym pułapie cenowym całkowicie, one też rotują, bo ludzie też się przeprowadzają, ludzie też sprzedają mieszkania, ludzie też kupują mieszkania, tak? I oczywiście na innych poziomach niż w dużych miastach, ale tak naprawdę ty pewnie zarabiasz na tym podobnie, co niektórzy w dużym mieście, tak? Zamierzasz dalej tam bardziej eksploatować ten rynek, czy... Bo mieszkasz chyba w Kalinówce, tak? Jakby ten... Ja mieszkam w Dominowie, pod Lublinem, ale właśnie Świdnik mi trochę, powiem tak, znaczy trochę się wkręciłem w ten Świdnik. Mhm. Jest mniejszy rynek, łatwiej te ceny poznać, jeżeli chodzi o taki dosyć mały rynek, więc na razie się tego trzymam. Nie mówię, że nie z Lublinem. Jak się coś trafi fajnego, to na pewno będę chciał kupić, ale na razie głównie skupiam się na Świdniku. Business Rider. Ja kupiłem mieszkanie, już na tym trzecim mieszkaniu, tak, znaczy drugim. No, zarobiłem 100 tysięcy i to w międzyczasie wyrzuciłem ekipę jedną. Aha, bo właśnie, to jeszcze ekipy to kolejny temat, gdzie no to by się nie udało bez ciebie, żeś ty mi nie powiedział, w jaki sposób z nimi pracować. No to ja bym ich wyrzucał na każdym flipie, pewnie zmienił ze 3 razy, tak? I raz byś się mógł nie nauczyć na tego, nie? No ciężko by było, nie? Więc twoje patenty, które sprzedałeś gotowe, ja próbowałem ominąć parę razy, no nie da rady. Po swojemu robisz, tak? Tak, i uważam, że i każdemu to powiem, że się nie opłaca, nie? To trzeba zrobić, to jest gotowy schemat, to trzeba zrobić od deski do deski, to po prostu wyjdzie, nie? Ja cały czas powtarzam, że jak chcesz mieć nieznane rezultaty, rób po swojemu, jak chcesz mieć moje rezultaty, musisz robić 1 do 1, tak ja mówię, i wtedy będziesz miał gwarancję, że zarobisz tyle, co ja. I jak rozmawiam z twoimi absolwentami, to każdy to powtarza, że jakby no jest wielu na rynku dzisiaj, tak, ludzi oferujących szkolenia z tej dziedziny, natomiast no Siwiec jest tak, top of the top. Zaraz po tym drugim flipie pojawiły się 2 na rynku pierwotnym, gdzie w zasadzie bez pieniędzy zrobiłem 2 flipy, na nich też 120 tysięcy. Po 3 miesiącach i 2 dniach sprzedałem to mieszkanie, nie? Zarobiłem na nim 170 tysięcy. O kurczę, nie? I to Pangenio, nie? Pangenio, czyli czyściciele mieszkań. Wy robicie w okolicach Warszawy, prawda? Warszawa i okolice, prawda? Tak. To taki największy zysk, który udało wam się wygenerować, jakby to był na jakim mieszkaniu i ile to było? Największy zysk to był na mieszkaniu w Warszawie, w bardzo dobrej dzielnicy. I to, to było w okolicach Nowego Miasta, ulica Franciszkańska, i tam mieliśmy zysk 180 tysięcy. To był taki bardzo fajny zysk, ale jakby nie można się nastawiać tylko na takie zyski, bo on jakby, jak wejdziesz w ten tunel, to on po prostu się przydarzy, tak? Na zasadzie, że będzie. My nigdy nie próbujemy... A ile kosztowało mieszkanie w takim razie? I za ile poszło? Ojej, mieszkanie poszło za 650 tysięcy, a kosztowało około poniżej 400, poniżej 400, tak. 650 było sprzedaż, tak. To był rok, a to był 2019-2020 rok, więc już trochę czasu minęło. Tak, to był taki najwyższy zysk. Były takie też zyski powyżej 100, około 150, 120, ale to też... nie wszystkie. Nie wszystkie. Pamiętam, że pierwsze flipy to robiłeś na 40 czy na 30, na tyle, ile powiedziałem, że jest minimum, prawda? A ja, Daniel, chyba się źle zrozumieliśmy. Tak. Tak, ja źle zrozumiałem i tych 40 się trzymałem, zafiksowałem się na 40. I mówisz, no robię książkowe, jak uczyłeś, a ja mówię, książkowe to ma być minimum, jak coś ci wypadnie, a nie cały czas. Tak, więc musiałem w mózgu sobie tam poprzekręcać. Pamiętam, ja na samym początku byłem u Ciebie na dwóch swoich mieszkaniach, gdzieś tam są filmiki, w linku poniżej myślę, że będą filmiki od Daniela z jego pierwszych nieruchomości, kiedy ja mu tam jeszcze pomagałem i czasami jak byłem w Warszawie, to wpadłem po prostu na jego remont, ale też Daniel, trzeba powiedzieć, że po tych 4 latach bycia z biznesem, razem z Kasią, swoją żoną, gdzie działają razem, są w klubie Peperty Master Club dla takich moich najlepszych absolwentów, dla takich absolwentów, którzy zrobili minimum 10 flipów albo pół miliona bądź $1 milion zysku. I teraz dostają wtedy taki akt notarialny, gdzie w tym momencie Daniel i Kasia dostali złoty akt notarialny, gdzie zrobili ponad $1 milion zysku, także naprawdę warto było, a tak mi się wydaje, że już wy dużo ponad $1 milion zrobiliście tego zysku, myślę, że już bliżej 2 chyba, tak? No myślę, że 2 takie certyfikaty byśmy mieli, na pewno. Minimalny zysk to było 23 000. Mhm. Natomiast to kupiłem... Przy jakim kapitale? Przy jakim kapitale? Przy 100 000. Mhm. Wiesz co, to było tak, że byłem w trakcie innego flipa, zarezerwowałem mieszkanie, wziąłem zadatek w wysokości chyba 100 000. Kupiłem za te pieniądze inne mieszkanie i zanim tego flipa zrobiłem, to mi się sprzedało, czyli zrobiłem 2 w 1. Okay. Powiększyłem sobie zysk po prostu międzyczasem. Tak? Super. Tak, trwało to miesiąc. Tak w międzyczasie. Tak, w międzyczasie, dokładnie. Taki największy zysk, który zrobiłeś? Największy zysk był to najtrudniejszy flip w tym roku. Kupione mieszkanie było w połowie kwietnia, sprzedane w połowie czerwca. Od aktu do aktu równe 2 miesiące 100 000 po opodatkowaniu. I ile zainwestowałeś? Ile tam położyłeś kasy? Zakup był za 192 000, sprzedaż za 374. I ten remont robiłeś pełny, tak? Tak, tam był tak totalny granat, tam było wszystko włącznie z oknami i tak dalej. I z czego wynika, że tak dużo można było na tym zarobić? To było mieszkanie zaduszone, kupiłem go dzień przed licytacją, tak? Czyli w tym modelu, który jest u mnie na warsztatach. Tak, dokładnie tak. To było trochę tak... W ostatnim czasie po naszym wyjeździe tu po kampie dowiedziałem się, że mogłem to zrobić lepiej siebie zabezpieczyć, natomiast nie miałem wtedy aż tak wiedzy, natomiast zrobiłem to. I nie było wcale takie straszne. Nie było takie straszne, co ciekawe, na przykład mieliśmy taką rozmowę po sprzedaży tego mieszkania we współdzielni w Stalowej Woli. Dowiedziałem się, że jest tam pan, który się zajmuje od wielu lat takimi tematami. On się tego nie podjął, bo się tego bał. My weszliśmy, wiedzieliśmy, co mamy zrobić i zrobiliśmy to, tak? Także nie wolno się absolutnie niczego bać. Jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to rób to, co ci powiedzieli. Nie wychylaj się na boki. A co to była za osoba? Co to była za sytuacja? Jakbyś mógł tam powiedzieć, by... Co to była za sytuacja? Pan dostał w spadku mieszkanie, przez 5 lat po prostu nie płacił niczego, tak? Chyba tylko prąd, bo mu nie odcięli tego prądu, natomiast wszystko inne było zadłużone i nachodzili pana, różni tam panowie... Mieszkał tam, tak? Mieszkał tam, nachodzili różni ludzie go i on mówi, że on w sumie to już ma dość tego, bo oni nie chcą mu wyjść w ogóle z mieszkania, to jestem kolejną osobą i tak dalej. Ja mówię, zróbmy to inaczej. Wyjdź przed blok, porozmawiajmy. Będziesz chciał, to będziemy gadać, nie to ja pojadę sobie w swoją stronę, ty sobie wrócisz do mieszkania i tyle. A to Kasia, w takim razie powiedz, w tych 50 flipach, jaki był twój największy zysk? To był oczywiście flip na domku i to było 150 000. A przy jakim kapitale? Łącznie z remontem wydałam na tą inwestycję 500 000. Okej. A kolejny taki największy? Na inwestycji, którą teraz robię, zarobię między 90 do 100 000, plus wykonałam taki flip, który polegał na tym, że wyremontowałam, przygotowałam mieszkanie od dewelopera na samym zadatku, a następnie zamieniłam się z kupującym to mieszkanie na jego nieruchomość. Tą jego nieruchomość również sflipowałam i tam jakby na zakładkę poniekąd, na takiej zamianie zarobiłam prawie 100 000. No bo wtedy się zarabia podwójnie, prawda? Tak, natomiast tutaj to jest mój najlepszy deal, dlatego że w tamtym czasie wygenerowałam 100 000 ze 100 000, więc tak naprawdę w 4 miesiące podwoiłam kapitał, 100%. Który tam włożyłam o 100%. Powiedz mi, ile zrobiłeś jakby flipów takich zamkniętych i ile już jakby na tym wyłącznie zarobiłeś? 13 mieszkań skończyłem. I 2 są teraz kupione w tym tygodniu i na tych 13 mieszkaniach przekroczyliśmy pół miliona. A Wy dokładnie wiesz? wczoraj liczyłem, tam wyszło chyba około 535 tysięcy. Ile tak od tej pory przez ten rok, ile flipów kupiłeś? Okej, takich pełnych, zamkniętych flipów mam 9, 2 teraz czekamy na umowę, czyli w sumie jakby 11. I 3 mieszkania mam kupione, niedługo odbieram klucze. W jednym czekam jeszcze na uzupełnienie dokumentów przez właścicieli, więc w sumie 11 można powiedzieć zrealizowanych i 3 teraz w przygotowaniu. Okej, czyli po roku. No to naprawdę nieźle. A ile zrobiłeś najwięcej na mieszkaniu z tych? Najwięcej teraz będzie jeden flip sprzedany około 70 tysięcy zysku. Natomiast flip, który mam przygotowany i policzony, tam będzie około 120-140 tysięcy zysku na jednym. Okej, i przy jakim kapitale, przy jakim inwestycji? 560 tysięcy, czyli koszty zakupu mieszkania to było 560 tysięcy i około, no, myślę, że 140 tysięcy uda się zarobić. Okej, coś w okolicach po 20%, tak? To jest taka uczciwa, normalna marża. No okej, a ile zrobiłeś na tych pierwszych mieszkaniach? Jakie to były deale, tak? Po ile? Ja Ci powiem tak, moje pierwsze 3 były po 80 tysięcy na sztuce zysku, natomiast 4 był 125 tysięcy. W chwili, kiedy przyjechałeś na te docelowe warsztaty takie stacjonarne, gdzie właśnie było to na żywo już po pandemii, to miałeś to mieszkanie pokupowane, nie miałeś żadnych pieniędzy. Praktycznie przyjechałeś tutaj do Lublina, żeby odbyć te warsztaty i wiem, że miałeś problem z powrotem. Jak to było? No było, tak. Jeden z kolegów, którego żeśmy się zakolegowali już na tym szkoleniu, podwiózł mnie do Grodziska Mazowieckiego. W Grodzisku Mazowieckim, pamiętam, czekałem 2 godziny na stacji benzynowej na BlaBlaCara. Przyjechał tir i tirem wracałem do domu, pamiętam, w mrozie. No ale mówię, już muszę wracać tego dnia, no bo następnego dnia wiem, że miałem bardzo dużo rzeczy związanych już z tymi moimi flipami. Business Rider. Myślę, że dla wielu kobiet to jest tak naprawdę, byłby świetny pomysł, słuchajcie, na taką samorealizację. Ja często spotykam dziewczyny, które chcą wychowywać swoje dzieci w domu, nie posyłać je do placówek, ale brakuje czegoś. Ja dzięki temu, że mniej więcej tak wtorek to jest głównie dzień, kiedy ja pracuję aktywnie, jestem na mieście, ogarniam różne rzeczy, mi daje to też przestrzeń, żeby głowa odpoczęła, bo nie oszukujmy się, jednak jest dużo obowiązków na głowie mamy i tylko jeden syn jest dopiero od roku w zerówce, natomiast 2 jest jeszcze cały czas w domu, więc tej pracy w domu jest dużo. Kiedy wychodzę, wiesz, na miasto, kiedy robię swoje flipy, daje mi to satysfakcję. Daje mi to też takie poczucie, że robię coś fajnego, robię coś nowego. Daje to taki, wiesz, że jest wyzwanie, które chcę zrobić, więc to jest mega fajne. I myślę, że dla wielu dziewczyn, właśnie mam, które mają 1, 2 czy 3 dzieci, jest to do zrobienia, jest to do zrealizowania, tylko trochę wiary w siebie. Wpadły tam 1, 8, drugie, trzecie, czwarte, tak? Te większe kwoty. No i jak to zmieniło Twoje życie? Jakby, nie wiem, kupiłeś sobie coś za to, nagrodziłeś siebie za tą ciężką pracę, żonę, rodzinę i tak dalej, pojechałeś na wakacje, nie wiem, co się zmieniło, tak? No wiadomo, że pewnie reinwestujesz te środki, tak? Dokładnie. Ale też, nie wiem, czy jakoś Twój sposób życia się zmienił? Zmienił się jak najbardziej na plus. Dokończyłem dom, który gdzieś tam cały czas żeśmy już później po kolei coś jeszcze dorabiali. Tutaj jakaś kostka, nie kostka. W domu to cały czas coś trzeba. Tak. Także tutaj spora rzecz środków. Na wakacje oczywiście też pojechaliśmy. Także, no mówię, no dużo jest... Dużo na plus zmieniła się stopa życia. Jeśli chodzi o jakość Twojego życia, albo nie wiem, co teraz sobie możesz na co pozwolić, jakby, jak się to zmieniło? Na pewno jest więcej czasu. Tutaj nie da się ukryć, bo jak pracowałem przy inwentaryzacjach, to była praca typowo popołudniowo, wieczorna lub nocna, więc potrafiłem w środku nocy wracać albo w ogóle nie wracać do domu, więc to były częste delegacje. O co trochę żona moja była zła, ale zmieniło się również to, że że mam więcej czasu dla rodziny i mogę więcej nawet podróżować. Tak? W zeszłym roku byliśmy w stanie wyjechać na 4 wyjazdy urlopowe, więc jak się udało zgrać i mój kalendarz również z kalendarzem mojej żony, to... Gdzie byliście? Byliśmy na zimę wyjazd z Zakopane, wyjazd na Teneryfę, na Majorkę i do Turcji. Co się zmieniło w Twoim życiu jakby poza pieniędzmi, takie, prawda? Czy nie wiem, pracujesz teraz mniej niż pracowałeś wcześniej na tych budowach? Czy jeździsz częściej na wakacje? Zdecydowanie tak. Flipy uwolniły mi znaczną część zasobów czasowych. Mhm. I w tym kierunku poprowadziłam jakby swoją... No i co z tym zrobiłaś tymczasem? Chciałam, kiedy pracowałam na etacie, to marzyłam o tym, żeby wyjeżdżać 6 razy do roku. Mhm. Więc to się tak naprawdę udało już od momentu, kiedy zaczęłam pracować na swojej działalności, kiedy zrezygnowałam z etatu, zaczęłam podróżować i kiedy zaczęłam flipować, stało się to o wiele prostsze, o wiele fajniejsze. Więc dla mnie, poza oczywistym aspektem, jakim są finanse, flipowanie jest niezwykle wartościową branżą, w której mogę pracować, mogę sobie to regulować, czyli jestem w stanie pracować bardzo mało i zarabiać bardzo godziwe pieniądze, albo przyspieszyć tempo i pracować więcej i zarabiać z kolei więcej. Mhm. Dlaczego akurat flipowanie są lepsze niż to, co robiłeś wcześniej, albo niż, nie wiem, inne biznesy? Mhm. Fajne jest to, że tak naprawdę możesz sobie stworzyć procedury, nauczyć się tego i później robić już to automatycznie. Możesz to robić na telefon tak naprawdę, możesz to robić razem ze swoją drugą połową i dzięki temu jesteśmy razem, mamy wiele czasu dla siebie, dla dzieci, co jest dla nas najważniejsze. No i jednocześnie tak naprawdę no, zarabiać bardzo dużo. 2 dni wielkich możliwości, 100% motywacji i tak naprawdę gotowych strategii, jak dzisiaj w branży nieruchomości działać skutecznie, efektywnie, rozwijać swój biznes i tak naprawdę wzrastać. Jeżeli myślisz o tym, aby dzisiaj w nieruchomościach zacząć działać, na pewno nazwisko Daniel Siwiec jest kimś tak naprawdę, kogo musisz poznać, musisz zacząć go słuchać, czytać, być na warsztatach i podążać za nim, inwestować czas, pieniądze i swoją energię. Bo ten człowiek z tej sceny, na której tutaj mówi, gwarantuje sukces. Chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj, jeżeli branża nieruchomości daje szansę, to tutaj dostajemy gotowy przepis na to, jak tą szansę zmonetyzować i zacząć działać, nawet jeżeli nie mamy żadnego doświadczenia. Dzisiaj każdy widzi i rozumie to, że nieruchomości dają ogromne możliwości, mają gigantyczny potencjał. Musicie być na bieżąco, szukajcie, kiedy będzie najbliższy termin, aby zarezerwować sobie miejsce, być na tej sali, poznać cudownych ludzi, a przede wszystkim skorzystać z wartości, którą Daniel daje. Ja osobiście, jako Krzysztof Filar, bardzo serdecznie polecam. Jeżeli branża nieruchomości jest czymś, co Cię interesuje, chcesz na tym skutecznie i efektywnie działać, tak jak wspomniałem, Daniel Siwiec, Nieruchomości od zera, to jest pierwszy krok, który musisz podjąć. Pozdrawiam serdecznie.